Siemanko, Kuba Stemplowski, dzisiaj ze mną Zeus, siema. Cześć. Co cię tak mało w mediach ostatnio? Co mnie tak mało? Nie wiem, nie obserwuję za dużo mediów i troszkę się też wycofałem z tych mediów, bo tak po tej poprzedniej płycie zdecydowałem, że jak już mi się udało otworzyć te drzwi, to już wjeżdżam z całą armią, wiesz, i wszędzie mnie będzie pełno i na featuringach, i na wywiadach, i tak dalej, po czym albo troszeczkę mi się to przejadło, albo uznałem, że ja mam dosyć, wydaje mi się, spory szacunek do słuchaczy i jak wrzucałem tak kolejne te wywiady, to tak mówię, to już znowu to samo i trochę ci ludzie tracą czas, trochę marnuje ich życie, wiesz, nie? Jak konkretnych rzeczy mogliby się dowiedzieć z czterech wywiadów. No niektóre te wywiady też były różne, trzeba przyznać. No różne były, wiesz, ale ja tak naprawdę ten wywiad potrafiłem w kierunek, który chciałem popchnąć, nie? Tylko kurczę, to tak się powtarzała ta tematyka, że trochę była strata czasu, bo dla mnie to nie było aż tyle, jak ja sobie usiadłem gdzieś po koncercie, czy coś pogadałem, a gadać czasami mi się zdarza dużo. Ale potem jak ludzie to oglądali, ja tego nawet czasami nie oglądałem do końca, stary, to też to jest absurdalne jakieś ilości tych wywiadów były, nie? No dobra, ale nawet pomijając jakby wywiady, no to samych jakichś tam newsów odnośnie tego, co się u ciebie dzieje, też nie ma za dużo. Przeglądałem twój fanpage, to też są w sumie tylko i wyłącznie zapowiedzi i podziękowania koncertowe. Dzięki tam, nie wiem, Wrocław, zapraszam do Zielonej Góry. Dzięki Zielona Góra, zapraszam tutaj. Tak jest. Tylko to w sumie właśnie, ostatnio. Nie wiem, to tak jakoś etapami u mnie idzie. Nie? Kiedyś miałem taką fazę, że bardzo dużo wrzucałem na przykład aktualnej muzyki, którą słucham, ale potem mi się odechciało. Może mi się za jakiś czas znowu zachce. Wiesz, to tak naturalnie przychodzi. Jak jeżeli ja siedzę w domu i na przykład robię sobie bity, no to wiesz, czy ja mam wrzucać naprawdę stary co dwa dni zdjęcie bit maszyny, że work in progress i coś tam, wiesz, no stary, kogo to obchodzi? Znaczy, no pewnie znajdą się trzy osoby, które to obchodzi, ale tak naprawdę co to jest za news, nie? Więc wrzucam takie, wydaje mi się, bardziej sensowne rzeczy. Jak będą, jest na przykład nowa muzyka, dzisiaj na przykład wrzuciłem taki news, bo też taką mepkę zrobiłem z znajomym, no to wrzucam na przykład to. To wydaje mi się konkretne informacje. Ja w ogóle mam przesyt śmieciami, nie? Śmieciowymi informacjami. Dlatego też na przykład nie mam już polajkowanych żadnych, zresztą mam w ogóle nowe profile, ale nie mam polajkowanych jakichś takich profili właśnie rapowych, plotkarskich, starych, gdzie to po prostu zabiera czas mi i ja nie chcę w ten sposób zabierać czasu innym. No ale nawet vloga nie ma ostatnio. To też mi się nie chciało tak robić. To też tak spontanicznie. Wiesz, strasznie leniwy jesteś, ostatnio z tego leniwy wychodzi. Ale wiesz, leniwy w jednej materii, w innej nie. To jest tak, że czy człowiek powinien gadać zawsze, czy gadać jak ma coś do powiedzenia? Wydaje mi się, że gadać jak ma coś do powiedzenia. Zależy z jakiej perspektywy patrzeć też, bo patrząc na scenę, to chyba gadać widzisz zawsze. No tak, ale to mówisz o tym, co ludzie robią, a nie to, co wydaje mi się, że powinni, nie? Ale to też nie jest tak, że ja jestem wyznacznikiem tego, co ludzie powinni. Każdy robi, co chce. Ja po prostu czuję tak, że w danym momencie nie mam dużo ciekawego do powiedzenia. Zbieram sobie jakieś przemyślenia i wolę powiedzieć te rzeczy na płycie, niż 100 razy mówić to w jakichś wywiadach, nie? Ponieważ po co? Po co marnować tak czas? Chciałbym konkretne rzeczy powiedzieć na płycie, może potem w jakichś paru wywiadach czy coś. Te vlogi też zaczęły się tak, że ja miałem dosyć dużo nakumulowanych takich rzeczy do powiedzenia, konkretnych. Dużo się też działo jakby wtedy, a teraz gramy sobie trasę koncertową, ja sobie jakąś muzykę tam robię. No i o czym tu tak naprawdę gadać, nie? Ja mam ze dwa czy trzy pomysły na tego vloga, ale nie jestem tak zdeterminowany, żeby je zrealizować, nie? Wydaje mi się, że tamte odcinki są dużo bardziej wartościowe niż te, które ja teraz nagram. No i tyle. Jak się pojawią jakieś nowe rzeczy, to ja to będę robił. Ale pamiętaj, że jak zakładałem tego vloga, to mówiłem sobie, że będę to robił co tydzień. Ale będzie jazda. Jeden odcinek na tydzień. Potem dobra, co dwa tygodnie. Nie, jeden na miesiąc. Stary, niewykonalne. To jest ciężko jednak tak regularnie. To jedna rzecz. A druga rzecz, ta refleksja właśnie, o której mówiłeś, że tak, że jakby po co tyle tego wszystkiego. To też związana chyba była trochę z rozczarowaniem sceną. Jakby z tym, co się w ogóle dzieje po... Co się w ogóle dzieje po takim boomie, po takim sukcesie, jak poprzednia płyta? Nie, wiesz, dużo refleksji na pewno było po poprzedniej płycie, ale to raczej refleksji związanych z moimi jakimiś tam odczuciami, nie? Czyli wiesz, bo jak mi się przez tyle lat wydawało, że ja od któregoś momentu już dążyłem do tego przebicia się, w końcu się przebiłem i okazało się, że jak się przebiłem, to tam nie ma tego, co ja, wiesz, oczekuję. I tak naprawdę, wiesz, okej, jeździliśmy w trasę, udzielałem mnóstwa wywiadów i na początku połowy słyszałem, że Zeus nie żyje, ale ma się dobrze. No i okej, ale wiesz, trochę to był taki uśmiech. No jest spoko, no bo teraz tu jesteśmy i rozmawiamy, ale tak naprawdę ja czuję bardzo duże niespełnienie, ponieważ
dostałem ten prezent, na który tak bardzo czekałem, ale nie, on był pusty, wiesz. No i jakby troszkę to mnie zaskoczyło, nie? A zniechęcenie do sceny, wiesz, faktycznie na dłuższy czas się odciąłem w ogóle od obserwowania kompletnie tego, co się dzieje na scenie, bo zniechęciło mnie cały jakby... To jest tak, jest muzyka i są te dodatkowe rzeczy, które zaczęły moim zdaniem już przeważać, czyli wszystkie plotki, kto na kogo nagrał disa, kto kogo zaczepił, kto, wiesz... I stary, sprawdzanie tego, to jakiś taki nawyk się robi, nie? Pewnie większość ludzi nadal to ma. Ja już tego nie mam, to jest piękne i cudowne, ale... Zazdroszczę. No, odciąłem się tego totalnie, nie? Ale też, wiesz, przez, nie wiem, pół roku to mnie ciągnęło do tego. Mówię, zobaczyć, co tam się dzieje. Mówię, nie, stary, co ci daje? Co to ci daje? Potem siedzisz, wiesz, odświeżasz co 5 minut, czy tam się coś zmieniło, jakiś news wszedł. Chore rzeczy. No i tego było za dużo. I miałem wrażenie, że dużo cięższa jest ta szala z tymi rzeczami niepotrzebnymi, z tymi śmieciowymi, a interesuje mnie muzyka. Zawsze interesowała mnie muzyka, nie? Tylko człowiek się wkręcił w to wszystko. No i tego mi się już nie chciało, ale powiem ci, że... Tak sobie odpocząłem w sumie ze 2 lata od polskiego rapu. Oczywiście to jest tak, że pojedyncze rzeczy tam do mnie gdzieś tam docierały z znajomych z Facebooka, czy wiesz, YouTube mi polecił, więc jakieś tam pojedyncze rzeczy sprawdzałem, zresztą czasem mi się nawet zdarzyło wrzucić to do siebie na fanpage, ale tak zgłodniałem jakby nawet rapu w tym języku, że teraz jak od, nie wiem, powiedzmy 3 tygodni mówię, okej, mam ochotę sobie nagle, mam mentalną przestrzeń na to, żeby sobie posłuchać jakichś rzeczy polskich, to stary, 90 rzeczy mi się podoba, nie? 90% rzeczy mi się podoba. Tylko mówię, fuck, to jest fajne, star, to jest fajne, nie? To takie odświeżenie jest niesamowite. No 2 lata przerwy takiej, no to rzeczywiście jakby jest się czym zaskoczyć, bo to się zmienia strasznie dynamicznie, więc... Wiesz, ja obserwowałem scenę zagraniczną dużo bardziej, więc jakby rozwiązania pewne mnie nie zaskoczyły, no tak. Natomiast ja mam, jakby odeszło mi dużo takiego zniechęcenia, żółci takiej, wiesz, że nie, znowu jakieś news, jakieś ciśnionko, dużo jest ciśnienia, wiesz, co chodzi, kto na kogo, a co zrobił, takich złych emocji, a teraz jakby... Te rzeczy mi się wypłukały, można powiedzieć, i podchodzę, nie interesując się w ogóle newsami, a na przykład odkrywając na YouTubie single, nie? Więc jestem w stanie po prostu posłuchać muzyki, czy mi się podoba, czy nie. Nie znam całego backgroundu, kto kogo zaczepił, a kto wydał taką płytę, a kogo hejtują, a kogo kochają teraz, nie? To jest w ogóle nieistotne, przynajmniej dla mnie. A ten czas, ten okres 2 lat, o którym mówisz, no to raz, że właśnie takie odcięcie, jeśli chodzi o rap, ale też jakby zupełnie... Wydaje mi się odcięcie muzyczne, bo zmieniłeś się jako osoba i zmieniłeś się muzycznie. No tak odnoszę wrażenie z tego, co można obserwować gdzieś tam oczywiście w internecie. I teraz jakby pytam o odbiór ludzi tej zmiany. O, jak po tym czasie, już też trochę po premierze ostatniej płyty odbierasz to, czy zmieniła ci się publika? Temat jest w ogóle szeroki, ponieważ ja uważam, że ja się tak diametralnie nie zmieniłem. Ludzie lubią, żeby coś było czarne albo białe, nie? Muszą sobie stworzyć szufladkę, muszą tam to wrzucić, okej, ja wiem, co to jest i już mi łatwiej z tym sobie poradzić. Najgorzej jest, jak ludzie nie wiedzą, jak to ugryźć, nie? To jest problem wtedy. Ale jak inni już powiedzą, to ci już też łapią, okej, to już w ten sposób, to już jest, wiesz, autorytet jakiś i już wiemy, do której szufladki to wepchnąć. Jak posłucha się wszystkich moich płyt, od co nie ma sobie równych, bo powiedzmy, że tam już zacząłem robić jakieś takie rzeczy troszkę bardziej... świadome, bym powiedział, niektóre utwory, jak nie wiem, Serce Miasta, mówię o takich bardziej ludzkich numerach, album Zeusa, Jak Mogłeś, Nie Żyję, Świt, takie utwory, wiesz, jak tego wszystkiego posłuchasz, jest super, oprócz, na razie nie oceniałem kwestii brzmieniowej jakby, to dla mnie niewiele się zmieniło, ja po prostu odciąłem sobie tą część, która przestała mnie interesować, czyli postać, którą stworzyłem sobie, nie wiem, ileś tam parę lat temu, kiedy uwierzyłem, że jestem super raperem i że wszystkim będę udowadniał, że jestem super raperem, nie? Uważam, że jestem dobrym raperem, ale jakoś już nie czuję potrzeby mówienia o tym i nawet nie czuję potrzeby bronienia tego, że jestem dobry czy nie jestem dobry. Nie obchodzi mnie to, czy ktoś myśli, czy jestem dobry, czy nie jestem. Mam jakieś tam treści do przekazania i jakby zostałem przy tych treściach, a odciąłem sobie tamto, bo to mnie przestało interesować i to też jest jakby szersza sprawa, bo to był koniec roku 2014 i tam nagrywałem taki numer, wiesz, Braga, który myślałem, że wszystkim rozwali głowę i to mój najlepszy kawałek Braga ever i nic się nie stało, nie? Także, a co lepsze, było mnóstwo przeciwności losu przeciwko temu kawałkowi i ja po prostu zwątpiłem, stary, i na początku roku pomyślałem sobie, że dobra, to już był ostatni taki numer. To jest jedna rzecz. Jak odbiór ludzi? Jak wychodziły pierwsze single, jak wychodziło Będziemy Dziećmi? Bo ja wtedy już jakiś, powiedzmy,
nie wiem, czy rok, czy niecały rok byłem odcięty od sceny rapowej, nie? Więc jak wychodził ten Będziemy Dziećmi, zrobiłem to tak, jak czułem. Wiesz, ja słucham bardzo różnej muzyki. Myślę, że duży wpływ na to miał na przykład, nie wiem, no pewnie gdzieś Macklemore, ale to tak ze sceny rapowej. Ja uważam, że dużo tam jest jakiś zajawek Kate Bush, chociaż nikt tam na pewno nie znajdzie Kate Bush, ale wiesz, no w mojej głowie tak moją wyobraźnię to stymulowało. No to zrobiłem coś po prostu z serca. I fajnie, że wiesz, ten Dzień Dziecka, chociaż tak naprawdę nie wiedziałem, czy to w Dzień Dziecka wyjdzie, wiesz. Po prostu tak to nam się fajnie gdzieś tam skleiło. Ale stary, jak ja popatrzyłem na ten numer, jestem z tymi dziećmi, tam klaszczałem sobie, wiesz, i pomyślałem sobie, jestem samobójcą. Teraz naprawdę jestem samobójcą, stary. Jak to się ma, wiesz, cała scena, kurde, gości twardych, którzy, wiesz, zniszczę cię, spalę żywcem i punchline'y, stary, o paleniu ci domu albo coś. Mówię, fuck. Co ja robię? Ale wiesz, konwencja tego Dnia Dziecka jakoś to broniła ten numer, nie? I to naprawdę siadło. Mówię, naprawdę? No dobra, super. No to jakoś mi to tak, wiesz, może nie będzie tak źle, nie? No i nagrywałem sobie tam jeszcze przez lato tą płytę. I jakby brzmieniowo ona była taka... Ja zawsze działam tak biegunami, czyli coś mi się nudzi, wiesz. Nie trzymam konsekwencji brzmieniowej na albumach. One są bardzo różne, więc jak zrobiłem na przykład bardzo hip-hopowy album, to możesz się spodziewać, że następny będzie inny. Chociaż też troszeczkę mi się artystycznie jakby już parę rzeczy popróbowałem. Już nie muszę chodzić zawsze do wszystkich, wiesz, po wszystkie palety i malować obrazy ze wszystkich kolorów, jakie widziałem w życiu. No, ale generalnie tak było, czyli ten Nie Żyję to był taki album bardzo brudny i można powiedzieć mocno hip-hopowy, chociaż tam różne elementy były, ale to tak zawsze na tych moich albumach, ale był jakiś taki brudny i hip-hopowy, więc naturalną kolejną rzeczą było to, że mi się zgodziło to brzmienie, więc będę robił coś innego. I jakby robiąc ten album jest super, bo też parę razy do niego podchodziłem, to nie myślałem, że to będzie jakieś takie radiowe, takie popowe, trochę takie wyszło, ale to nie było jakieś takie duże zamierzenie, nie? Oczywiście mając te treści, które mi się wtedy wyklarowały, to chciałem, żeby to trafiło do szerszego grona słuchaczy, ale po pierwsze nie wiem, czy to zażre, bo nigdy nie masz takiej gwarancji, więc no właśnie, więc ja po prostu robiłem to, co czułem, nie? I tyle, a odbiór taki właśnie, jak wychodziły te kolejne single, że wychodziło na przykład z Głupiej, no to stary, tam to była jakaś fala niemiłości, nie? Prawda? Mówię, cóż się stało? Przecież to miało być naprawdę mocna rzecz. I tak kolejne wychodziły single, Krot Odsłuch. My byliśmy wtedy na wakacjach i tak obserwowałem stary na takim internecie tam w Hiszpanii, jakimś kurde wiaderkiem donoszonym necie. I ja po prostu mówię, ja pierdykam, jest kibel, jest po prostu tragedia, nie? No co jest grane? To nikt tego nie czai. A my już sobie planujemy jakąś trasę, coś mówię, ale to będzie żenada, nie? No porażka. I stary siedzę na tych wakacjach przerażony najgorzej. No i potem rozmawialiśmy z Wojtkiem, puściliśmy jeden numer z epki, czyli EPMD z epki Winda na 5, gdzie ja stary napisałem ten numer po albumie, jakby, bo niektóre numery były pisane między tamtym poprzednim albumem, albumie jest super, ale ten numer akurat był w koncepcji już w mojej głowie, jak ja mam przedstawić, jak czułem kiedyś tam się. No ja mówię, ludzie to na pewno łykną, na bank, nie? No i stary, ja oglądam, patrzę, super, to powinno być tak, to jest lepsze niż cała ta płyta. Mówię, ja wiem, załamka, stary, no co w ogóle, no żenada, nie? Ja nie mam po co wracać do tego kraju, stary, nie mam czego tam szukać, nie? No bo ci ludzie nic nie czają, nie? No więc generalnie z takim nastawieniem przez jakiś czas się borykałem. Potem zaczęły wychodzić kolejne single, jakiś tam Panteon, troszkę lepiej to ludzie odebrali, ale mówię, kurde, to nie będzie dobre. No ale ja to zrobiłem, dla mnie to jest autentyczne. No, jak ja pytam siebie, czy mnie to się podoba, no to mnie to się podoba. No, co z tym zrobisz, stary? No nie mogło być inaczej, tak to musiało wyglądać. No i zaczęły się te koncerty i zacząłem widzieć, że znajdują się ludzie i to bardzo dużo ludzi, co było dla mnie zaskoczeniem, ponieważ jakby do tej pory odbierałem tą wirtualną część pod naszymi klipami, nie? Te komentarze, wiesz. I przychodzą ludzie i się cieszą na tych koncertach, bawią się i tak dalej i mówię, no spoko, pierwszy koncert okej, u nas w Łodzi może wyszedł spoko, potem drugi, trzeci wyszedł fajnie, ludzie przychodzi sporo ludzi, bawią się. Może będzie okej. Okay. No i stary, zagraliśmy tak trasę, połowę trasy zagraliśmy tam, gdzie to było do zrealizowania z bandem i było nas 11 osób czasem. I stary, było pięknie i zmieniło się coś w ludziach. Mi się wydaje, no wiesz, nie jestem w stanie rozpoznać na przykład 300 osób, czy one były na tamtym koncercie, czy nie, ale na pewno jest dużo nowych słuchaczy, ale to tak mieliśmy przy każdym albumie i przy każdym albumie, ale przy tym bardzo dużo jest takich, którzy mówią, że wiesz, nigdy nie słuchałem rapu, a to mi się bardzo podoba, utożsamiam się z tym i tak dalej. Co zauważam jeszcze, to że mamy koncerty, gdzie ludzie są bardzo świadomi i bardzo obecni. Czyli na przykład jeżeli jest sala ludzi, to powiedzmy 96% osób
to stary słucha tego, co ja mówię. Skacze nam cała sala ludzi, nie? To się tak nie zdarzało. Zawsze mieliśmy fajną energię. Czy było z nami 5 osób, czy 20, kto przyszedł nas słuchać, to raczej kumał na naszą fazę i jakby bawił się z nami super, ale zazwyczaj procentowo to tak nie wyglądało. Więc mi się wydaje, że na pewno ta publika się zmieniła. Też mi się wydaje, że gdzieś były takie komentarze, że to jest dla dzieci czy coś. Ta muzyka ludziom... To jest też ciekawe, bo ja mam wrażenie, że... To nawet ktoś dzisiaj umie na tym, że jakby bardziej pod Arkę Noego niż pod rap. O, no tak, na pewno to będziemy dziećmi to taka Arka Noego, nie? Tylko wiesz, no... To jest pogodne, wiesz, ludziom często coś pogodnego, pozytywnego wydaje się infantylne, bo emocje takie, wiesz, jak smutek albo wściekłość, to są takie bardzo silne emocje, które tak targają człowiekiem i one na nim robią mocne wrażenie. Ale tak naprawdę potrafisz, kto chciałby całe życie swoje się wściekać, każdego dnia, stary, w każdej minucie życia? Nie, każdy chce spokoju, stary, tylko to są bardziej subtelne rzeczy, nie? I to się ludziom czasem wydaje infantylne, nie? No, kurczę, nie poradzę nic na to. Widzę, ile ludzi uśmiechniętych przychodzi na te koncerty, ilu przychodzi kumatych i po prostu przychodzą i ja, wiesz, rzadko się zdarza, żeby, ale zdarza się, żeby ktoś przyszedł i wieszał mi się na szyi nachlany i po prostu mi się dar do ucha, nie? Ponieważ ludzie przychodzą, stary, i może z nimi porozmawiać jak z normalnymi ludźmi, nie mają mnie z nie wiadomo kogo i relacja jest super, nie? I ja widzę, że im to coś daje. To nie jest tak, że ja niesamowitą rzecz im przynoszę, nie? Ale fajnie widzieć to, że, kurczę, oni nie tylko mówią, fajnie się macha ręką, nie? Ale coś, kurczę, wynoszą z tego. To jest najlepsza, stary, trasa do tej pory, jaką ja przeżyłem, jeżeli chodzi o odbiór ludzi. I też ciekawa lekcja odnośnie tego, jak się ma rzeczywistość do wiesz, wirtualnej rzeczywistości. No, to się nie przekłada, nie? Internet jednak zakłamuje troszkę obraz, nawet mocno bym powiedział. To jeszcze zapytam zanim, bo chciałem przejść do tego, co dalej, ale zapytam. Zdarzają ci się takie sytuacje, bo Bisz kiedyś wspominał, że ma takie sytuacje, gra jakby już zrobili Labirynt z BOK, teraz wydał swoją płytę, a że zdarzają się sytuacje, że ktoś stoi i banicja, banicja i krzyczy cały czas. Masz sytuację, że hipotermia i tak. No czasem mocno krzyczą tą ktoś, hipotermię, wiesz. Czasem tak. Ale naprawdę ta płyta zażarła mocno i kurczę, ludzie krzyczą, raczej chcą utworu z tej płyty. Wiesz, o co jeszcze? Gwiazdy o taki numer proszą z tamtej poprzedniej płyty. Chyba to często, a my tego nie gramy teraz. Bo jednak, wiesz, staramy się też tak optymalnie ten występ zaplanować, żeby on nie był za długi, bo graliśmy kiedyś za długie koncerty i ludzie, mimo że chcieli, to jednak byli tacy jak z pralki, wiesz. I tak gracie długo, bo teraz ile? No gramy z półtorej godziny, ale to jest i tak długi. Jest taki, wiesz... Wydaje mi się, że na bombie lecimy, nie? Że nie jest tak, kurde, że tam są 12 minut na kanapkę w międzyczasie. Dobra, a powiedz mi, bo tak, w lutym u Maćka Dobkowicza w wywiadzie powiedziałeś, że niebawem będziesz siadał do pisania. Mamy grudzień. Jak z tym niebawem? Siadłeś? No siadłem, ale siadłem tak, że nie miałem zamiaru jeszcze siadać do tego pisania. To znaczy, ja mam bardzo dużo tematów przygotowanych, więcej niż na tamtą płytę. Dużo więcej. Tematy i wersy tak, sobie wypisujesz, zbieram jakieś tematy, inspiracje, wersy, ale generalnie to uważałem, że jeszcze mam dużo muzyki do zrobienia, bo tak się zajarałem, kupiłem sobie maszynę do robienia bitów, jakby zmieniłem sprzęt, potrzebowałem jakiegoś odświeżenia, no i tak się zajarałem tym, że dużo zrobiłem w tym momencie już ze 100 ileś bitów, ale powiedzmy, że to są takie szkice, nie? Czyli niewiele jest tam tak naprawdę wartościowych rzeczy, ale uważam, że jeszcze teraz jest jeszcze czas, kiedy ja robię muzykę, nie? Ale już zaczęły mi się pojawiać same rzeczy z siebie, bez jakiegoś potrzeby, że muszę usiąść i pisać. Także one po prostu już ze mnie zaczęły wylewać, czyli już widzę, że zaczął się, bo to idzie u mnie takimi falami, że już się zaczął sam z siebie czas, kiedy coś tam się pisze, nie? Ale kiedy to wyjdzie, to ja nie mam zielonego pojęcia, nie? Dlatego ja staram się nigdy nie mówić, że wiesz, że słuchaj, jutro albo za 2 miesiące, już w maju, wiesz, nie wiem. No dobra, ale to ty siadłeś, czyli to znowu będziesz tylko ty, jeśli chodzi o... Nie wiem też tego, to tak wychodzi, bo na przykład na Jest Super 1/3 utworów, w 1/3 jest Justyna, ale to tak w ogóle nie było planowane, nie? Ona w ogóle nie było takiego ciśnienia, wręcz było antyciśnienie na współpracę, ponieważ każdy miał swoje ambicje i wiesz, nie, bo coś tam wiesz, ja to swoje robię i tak dalej, ale z racji tego, że mieszkamy w jednym domu, to... Mogłem sprawdzić, jak pewne rzeczy zabrzmią, jak mi to Justyna zaśpiewane i potem to tak zostawało. Ja byłem zadowolony z tego, bo ona ma szeroki jakby wachlarz możliwości wokalnych i różne rzeczy tam mogliśmy spróbować, jak zabrzmią i tak po prostu wyszło, ale to nie było planowane, więc teraz, czy będą goście, też tego nie wiem, nie? Od kilku płyt, nie, tak chyba nie. Wydaje mi się, że raczej całą płytę wyprodukuję sam.
ale tego też nie wiem, naprawdę, wszystko musi być podyktowane, musi to naturalnie przyjść, wiesz, już teraz, zresztą, nie wiem, rozmawialiśmy kiedyś, to też pewnie ci mówiłem, że nie jestem nastawiony negatywnie do gości, przy pierwszej płycie nie chciałem gości, bo to był debiut, ale później to po prostu, wiesz, jak siedzisz w domu, stary, w dresach, jak teraz, i sobie robisz jakieś tam bity i piszesz coś, no to wiesz, jakby... Jak miałbym kogoś zaprosić i pojechać do niego i już myślę o całym procesie, albo czekać, nie? Tak dalej. Czekać, no. Dzwonić, upraszać i pojechać do studia, stary, mówię, nie, nie chce mi się. Widzisz, jestem trochę leniwy gdzieś tam. Jednak. No dobra, ale zapytam jeszcze o te bity, bo w wywiadzie z Kasią Janik mówiłeś, że chciałbyś, żeby było bardziej minimalistycznie. Tak. No i tego się będziesz trzymał, tak, czy... będę starał się tego trzymać. To znaczy używam, taki sobie założyłem, wiesz, limit instrumentów, nie, które muszę skrzypce włożyć. Przede wszystkim, no właśnie, tak? Skrzypce zawsze muszą być, ale żeby nie było na przykład 6 ścieżek skrzypiec, nie? Ja, naprawdę, to jest, wynika tylko z nieumiejętności użycia środków. Stary, w ogóle ja tyle rzeczy nie umiem, że to jest aż przerażające, nie? Natomiast uczę się cały czas i konsekwentnie, wiesz, wydaje mi się, że jakby ta świadomość moja muzyczna gdzieś tam wzrasta, ale to idzie topornie. Ale teraz naprawdę, tak, staram się trzymać tego, żeby tych instrumentów było mniej, żeby było więcej przestrzeni na wokal. I jak tak sobie ostatnio jakąś tam opinię zebrałem, to faktycznie podobno tej przestrzeni więcej jest. A czy tak będzie, to nie wiem, może ludzie to odbiorą, że to jest chaos totalny, więc nie wiem, stary. No dobra, to teraz jakby ciężko powiedzieć, kiedy coś nowego. Tak. Nie da się powiedzieć. Okej. Okay. Czyli jakby zostajecie, gracie trasę teraz z tym albumem. Gramy trasę, ale generalnie planujemy już teraz taką przerwę, nie? Bo ja uważam, że jest jakiś potencjał grania trasy jakiegoś albumu. Oczywiście zawsze możesz grać jakieś tam swoje utwory, które są dla ludzi ważne, ale wydaje mi się, że jest tak, że przez jakiś czas promocji albumu możesz zobaczyć, że ten potencjał i zapotrzebowanie jest, czy nie jest. Na razie jak patrzę po ludziach i po tym, jakie mamy zaproszenia, no to ten potencjał jest, więc jeszcze gramy, ale już tak początek roku będziemy sobie odpuszczać. Zagramy jeszcze pewnie jakieś festiwale na wiosnę, ale powiem ci, że nie wiem, czy już jakieś nowe rzeczy tam się nie będą pojawiać, ale też nie jestem w stanie tego obiecać. To ja życzę owocnych prac nad nowymi rzeczami, udanych tych koncertów z tym albumem jeszcze. Dzięki bardzo. Mam nadzieję, że podobał Ci się wywiad. Jeżeli tak, subskrybuj kanał, aby być na bieżąco.